crazy motherfucker. I co, pomóc ci? Nie. Lux. Nie zdążyłem, ale... Dostałbyś w twarz. Ale przednie koło fachowo przerzucone. No. O, właśnie. Spotkaliśmy na górze gościa, który sobie leży, pali petka, ale nie ma motoru. I pokazał palcem, gdzie jest jego motor. A ten jego motor leży tam. O kur! On jest... Tam jest gdzieś. Po pierwsze, tu jest ciężko zejść. A co dopiero? No, zjebał się bardzo nisko. Ciężko jest tu zejść. Może być jeszcze ciężej wyjechać. Ja pierdzielę. Mógł się nieco połamać. A zastanawialiśmy się przed chwilą, co się może stać, jak komuś spadnie tutaj motor. Ale już wiemy, co się może stać. Kurwa, idę po niego już ze 3 minuty chyba. Wygląda na cały. O, jak stąd wyjechać? Dobra, ścieżynkę trzeba jakąś znaleźć. Pomęczę się chwilę i go spróbuję wyjąć. Erzberg, o takim marzyłem.
Więc jest. No, here, here and left. No, 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 no. Yes. Oj, macie ratownik. Wydobył gościa. A zostawiłeś. A czemu nie jedziesz z nim na tym, na siedzeniu? Nie podwiozłeś go? Kazałeś mu iść z buta? Nie. Ja się zmęczyłem. O, chciałeś hardenuro, to masz. Mam. Patrzcie państwo. 305. Dobrze, chłop nie zginął, nie? Ale on chyba tam spadł i próbował tu wyjechać. Aha, no mówił, że tam gdzieś poleciał, nie? I może po prostu się zsunął, nie? I... Ja myślałem, że on tu stąd. Ja myślałem, że on tu spadł. Okej.